Cześć, dzisiaj 24 stycznia. Trochę czasu zajęło, zanim zebraliśmy się do nagrania właśnie tego dziennika, bo w ostatnim czasie, no tydzień temu, sporo się zmieniło tutaj w naszym życiu, ponieważ no, jak już pewnie część osób domyśla się, gdzieś tam coś trochę popisaliśmy, mniej więcej jakieś poszlaki, jak ktoś obserwuje naszego Facebooka i Instagrama, to tym bardziej się mógł już domyślić. Przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii, jesteśmy teraz w Londynie. Jak podjęliśmy tę decyzję, żeby w ogóle przylecieć do Wielkiej Brytanii? Już od jakiegoś czasu tak no, mieliśmy jakąś taką chęć, żeby zmienić coś, bo już troszeczkę nam, no, trudno powiedzieć, że znudziła się Azja, ale mamy na jakiś czas przesyt i chcieliśmy coś zmienić. A taką ostateczną decyzję podjęliśmy bardzo spontanicznie, ponieważ jaki to był dzień tygodnia? To był piątek. Piątek. Mhm. W piątek jechaliśmy przedłużyć wizę tajską, ponieważ tam się kończyła. Nie pamiętam, jaka to była data. W piątek jechaliśmy, a w następny wtorek kończyła się wiza, więc jechaliśmy ją przedłużyć, ale okazało się, że do urzędu migracyjnego, do którego pojechaliśmy, okazało się, że tam jest nieaktualny adres, gdzieś go przenieśli, więc nie udało nam się przedłużyć. No i tak w drodze powrotnej do domu stwierdziliśmy, że po co wydawać kasę na przedłużenie wizy, bo to jest 190 zł, czy nawet prawie 200 zł od osoby. Przedłużać na drugi, kolejny miesiąc mieszkanie w Tajlandii. Zaoszczędzimy no mniej więcej pewnie około 1000 zł na kolejny miesiąc, abyśmy znowu się gnieździli w Bangkoku. No oczywiście jest tam fajnie, bardzo lubię Bangkok, ale no siedzielibyśmy tam tak bezproduktywnie, więc podjęliśmy decyzję szybką, spontaniczną. Jedziemy. Jedziemy. Sprawdziliśmy ceny biletu. Bilety no, miały tam były w jakichś tam w cenach, które były do zaakceptowania. Najtańsze bilety były właśnie na wtorek, a we wtorek najpóźniej musieliśmy opuścić Tajlandię. Tak więc właśnie we wtorek już wsiedliśmy w samolot. Samolotem leciliśmy najpierw z Bangkoku do Kuala Lumpur. Ogólnie leciliśmy liniami Malaysia Airlines, czyli to są te pechowe linie. Na szczęście, jak widzicie, doleciliśmy w całości i bez problemu. Więc najpierw leciliśmy we wtorek z Bangkoku do Kuala Lumpur. Mieliśmy chyba start o której? O 22? O 22, chwilę przed 22. Doleciliśmy w 2 godziny. Z przesunięciem czasu to było około 1 już w Kuala Lumpur. Tam niestety mieliśmy długi transfer, ponieważ trwało nasz 9 godzin, 9,5 godziny. Znaczy miał trwać 9 godzin, a opóźniony lot jeszcze następny był o kolejne 2 godziny czy półtorej. Więc z Kuala Lumpur wylecieliśmy o 12, czyli 11 godzin czekaliśmy w Kuala Lumpur. I tam fajnie lecieliśmy do Londynu na lotnisko Heathrow, fajnym samolotem, ponieważ od dawna chciałem lecieć Airbusem A380, miałem w końcu okazję. Bardzo fajny samolot, olbrzymi jest po prostu. To jest największy samolot na świecie, ale ktoś nie wiedział. No chyba właśnie największy samolot na świecie. Dwupiętrowy i tak dalej. W samolocie było bardzo fajne, całkiem dobre jedzenie. Lecieliśmy, aha, i ten lot trwał 14 godzin, strasznie długo. Ale w tym czasie oglądaliśmy sobie filmy, ja chyba obejrzałem jakieś 4 filmy. Ja obejrzałam 5 filmów. Ty 5 filmów? Ja obejrzałam 5 filmów. Niestety były tylko 2 posiłki na 14 godzin lotu. Uważam, że to stanowczo za mało. Jakie filmy obejrzałaś? Boże, już nie pamiętam, ale nigdy więcej. Tak mi tyłek bolał po prostu od siedzenia. Ja obejrzałem, już nie pamiętam dokładnie, The Rush, Kolumbiana, Host i Domek nad jeziorem. Chyba właśnie takie 4 filmy. Całkiem fajne, więc w miarę przyjemnie się leciało, chociaż no właśnie były odciski potem i bolące nogi. Niestety mieliśmy siedzenie na samym skrzydle, a to skrzydło jest po prostu tak olbrzymie, że dosłownie przez okno nic nie było widać, nic, zero. Jedynie do góry można było się patrzeć, no te skrzydła są po prostu w tym samolocie tak olbrzymie, kolosalne.
więc niestety widoków żadnych nie mieliśmy. Na pewno będziecie ciekawi, dlaczego właśnie tutaj przyleciliśmy do UK. Jak już wcześniej wspomniałem, ogólnie potrzebowaliśmy jakiejś zmiany, chcemy na jakiś czas odpocząć od Azji. Oczywiście wrócimy, ale takim, żeby właśnie na nowo spojrzeć na Azję, takim świeżym okiem, tak, bo już po prostu wszystko tam się nam trochę przejadło, to było takie trochę przerażające. O, więc na pewno właśnie chcemy wrócić, bo mamy tam jeszcze dużo, nie skończyliśmy jeszcze, byliśmy w Indonezji ponad 7 miesięcy, 7 miesięcy i nie skończyliśmy jeszcze całej Indonezji, zostało jeszcze Lombok, Flores, Komodo, no na pewno, wszystkim Sulawesi. No i Sulawesi i jeszcze jakieś może mniejsze wyspy, więc na pewno będziemy chcieli. Więc na pewno będziemy chcieli jeszcze tam wrócić. Co jeszcze? Dlaczego akurat właśnie Wielka Brytania? Dużym plusem też jest bliskość do Polski. No niestety do Polski nie chcemy wracać, nie ma tam żadnych. Poza rodziną znajomym nic nas tam nie ciągnie, więc w Polsce nie ma żadnych jakichś perspektyw. Ale oczywiście odwiedzimy mamusię. Tak, nasi rodzice się bardzo ucieszyli, jak dowiedzieli się, że lecimy do Wielkiej Brytanii, no bo stąd już mamy 2 godziny lotem, samolotem do Polski, więc no, niedługo pojawimy się w Polsce. I kolejny jeszcze powód, tutaj pewnie uprzedzam już pytania, które na pewno się pojawią wścibskich osób. Czy przylecieliśmy tutaj... Kasa się skończyła. Czy przylecieliśmy tutaj po kasę, czy nam się skończyła kasa? Odpowiem tak, kasa nam się jeszcze nie skończyła, moglibyśmy jeszcze kilka lat podróżować, ale tutaj są bardzo wysokie zarobki, więc upieczemy 2 pieczenie na jednym ogniu, bo zmienimy miejsce, pomieszkamy sobie tutaj jakiś czas, a dodatkowo uzupełnimy nasze oszczędności, ponieważ po jachtostopie no mamy spore marzenie, żeby może mieć w przyszłości jakiś własny, chociaż jakiś mały jacht, może katamaran, więc no, oszczędności trzeba pomnażać, więc po części na pewno tutaj z kwestii zarobkowych też, ale nie jest to główna kwestia, nie jest to główny powód, a zarobki tutaj są naprawdę w mojej branży bardzo wysokie. No, takie jak w Polsce, tylko że tutaj nie w złotówkach, tylko w funtach, więc no, jest ogromna różnica i jakby też odpowiedź, dlaczego nie wracamy do Polski. Chociaż koszty tutaj są naprawdę wysokie, no też nie do końca. Ale już już w pierwszej chwili, jak tylko przylecieliśmy, no to już nas mocno zabolała kieszeń, ponieważ sam nocleg jest tutaj bardzo, bardzo drogi. Chociaż znaleźliśmy to jakieś na razie tymczasowe miejsce w Londynie, 22 funty za noc, więc to jest, no jak na londyńskie warunki, nie jest drogo. No i też pierwszy od razu wydatek po wylądowaniu to kupić karty ostrygi, to już jest od razu ile? 30 funtów, czyli 150 zł. To już jest. Czyli nasz dzienny budżet w Azji. Czyli nasz ponad dzienny budżet w Azji, a tutaj tylko kupiliśmy karty, żeby dojechać do Londynu z lotniska. No właśnie, transport jest tutaj horrendalnie drogi, no jest masakrycznie drogi, ale tutaj mamy kilka przemyśleń już po tygodniu spędzonym w UK odnośnie kosztów, bo z jednej strony jest drogo, ale z drugiej strony jest bardzo tanio, więc na pewno nagramy o tym odcinek, bo jest to bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie. Pojawią się też pewnie pytania, jak długo tutaj zostajemy. Nie wiemy, może, no raczej pewnie co najmniej 3-4 miesiące, może dłużej, może pół roku. To nie podejmujemy żadnych planów, ponieważ nasze plany się tak często zmieniają. Tak, działamy na spontanie, więc nie mówię nic konkretnego, bo nie jestem po prostu w stanie. No i tutaj właśnie też pojawiają się pytania, co dalej z naszym kanałem. Bo no przynajmniej przez jakiś czas teraz będziemy poza Azją. Nie będzie ładnie. Nie będzie tak ładnie, nie będzie gorąco. Sorry. Więc na pewno będziemy tutaj też nagrywać, co u nas, co robimy. Mam już pomysł na kilka tematów do nagrania, nawet takich dłuższych, wieloodcinkowych, bo jest tutaj wiele ciekawych rzeczy.
Mam też jeszcze sporo materiału nieopublikowanego o właśnie tej pytanie. Czy chcecie, żebym od razu na bieżąco zaczął publikować filmy tutaj z UK, żeby nie robić opóźnienia? I co wtedy z filmami, które jeszcze zostały z Indonezji, z naszego jachtostopu, potem byliśmy jeszcze w Malezji, potem miesiąc w Tajlandii. I jeszcze mam trochę zaległego materiału jeszcze sprzed roku. Czy chcecie właśnie, żebym od razu zaczął tutaj publikować na bieżąco UK i co jakiś czas publikować też filmy te zaległe z Azji? Co o tym właśnie myślicie, napiszcie w komentarzu. Też napiszcie, co myślicie właśnie o nagrywaniu tutaj z Wielkiej Brytanii. Domyślam się, że to jest tutaj wiele Polaków, jest tutaj wiele vlogów, więc nie będziemy odkrywać Ameryki na nowo, tak jak nie będziemy odkrywać Indonezji, tak jak odkrywaliśmy na naszym kanale. Więc nie chciałbym się też powtarzać, ale na pewno na wszystko tutaj będziemy spoglądać z zupełnie innej strony, no z naszego punktu widzenia, więc może być to ciekawe. Jeżeli macie jakieś sugestie w tym kierunku, to też dajcie znać. No właśnie, jeszcze do was jest pytanie, napiszcie w komentarzach, bo też się na tym zastanawiałem, lecz nie podjąłem decyzji. Możliwe, żeby zmienić troszeczkę nazwę naszego kanału, bo mamy nazwę kanału Vlog Podróż przez Azję. No ale chcielibyśmy, żeby to było bardziej uniwersalne, bo nawet jeżeli jeszcze wrócimy do Azji, to teraz nie jesteśmy w Azji. A może kiedyś pojedziemy, bo mamy to, no może nie w planach, ale no w jakichś takich dalszych planach chcielibyśmy na przykład do Azji czy do Ameryki Południowej, więc no to ta Azja w nazwie będzie trochę mylące i chcielibyśmy to jakoś zmienić. Może macie jakieś sugestie, pomysły, jak moglibyśmy nazwać kanał, przynazwać. Może macie jakieś ciekawe pomysły. Będę wdzięczny, jak napiszecie w komentarzach. No a korzystając właśnie z tego, że będziemy tutaj przez jakiś czas, dajcie też znać, co byście chcieli się dowiedzieć, nie wiem, przetestować, usłyszeć naszą opinię o życiu w UK, o Londynie. Może chcielibyście coś zobaczyć, dowiedzieć się. No, my jesteśmy teraz bardzo ciekawi. Ja w Londynie, Kasia też i ogólnie w Wielkiej Brytanii jesteśmy pierwszy raz. Ja kiedyś przez jakiś czas mieszkałem na studiach w Irlandii, więc jakby troszeczkę mam tutaj, nie wszystko mnie tutaj zaskakuje, ale jest tutaj też trochę rzeczy zaskakujących, rozwiązań chociażby technicznych, więc na pewno o tym też będzie jakiś odcinek, bo jest to temat na cały odcinek. A jeszcze mam do was pytanie, czy doszły do was kartki do wszystkich osób, kartki pocztowe z konkursów? Ponieważ część kartek, które wysłaliśmy chyba w tym konkursie, co było 5 kartek w Bali, to były kartki z Bali. W Bali, one nie podchodziły. One doszły chyba tylko do Mańków. Chyba tylko do Mańków, między innymi pozdrawiamy też właśnie Maniek Rodzinka. Do nich wysłaliśmy między innymi też kartkę, no to nie była konkursowa, ale jakby za jednym razem wysłaliśmy też do Mańków. A co jest najgorsze, sorry, się wtrącę, te kartki to były najładniejsze kartki z całego naszego wyjazdu, to były najpiękniejsze kartki i nie doszły ani do mojej mamy, ani do rodziców Mateusza, ani do was, także No właśnie, czy do was doszły te kartki? Dajcie znać. Chodzi o ten konkurs, gdzie było do rozlosowania, do wygrania 5 kartek. Dajcie znać, czy doszły w komentarzu. A my teraz zabieramy się do jedzenia. Na szczęście tutaj właśnie to jest też duży plus, dlaczego tutaj się zdecydowaliśmy, między innymi, no to nie jest jakaś decydująca kwestia, ale mamy po prostu dowolny, no prawie dowolny dostęp do polskiego jedzenia. Dzisiaj mamy pierogi, dzisiaj kupiliśmy sobie pierożki, znaczy już kilka dni temu, ale dzisiaj jemy. Kasia tylko usmażyła cebulkę. Tak więc od tygodnia objadamy się już, no może objadamy to za dużo powiedziane, bo tutejsze jedzenie też jest bardzo, no właśnie, to było kolejne zdziwienie i o czym będzie też jakiś odcinek na pewno, ponieważ tutejsze jedzenie zaskakująco dobre, a zajadamy się właśnie też polskim jedzeniem, ponieważ tutaj w sklepach są normalnie półki z polskim jedzeniem, więc no, mamy w końcu polskie smaki, z tego jesteśmy też super zadowoleni, bardzo o tym tęskniliśmy. No dobra, to w tym dzienniku dosyć długim będzie wszystko. Czekamy na wasze komentarze pod tym filmem odnośnie wszystkich tych jakichś kwestii, które poruszyłem. Do zobaczenia, na razie, cześć.